Yo, siemano, z tej strony Maciuk, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ziemeczki. Jak zawsze gramy sobie w Minecrafta, a dzisiaj gramy sobie konkretnie w Hide and Seeka. Jak widzieliście, już jestem liśćmi, tak jak tutaj biegają, mój ziomek liście tam leci. I będziemy się spróbowali ukryć, specjalnie wziąłem liście, bo w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, że liście są chyba spoko. I bardzo dużo osób z was mówiło w komentarzu, że lubicie się właśnie skrywać jako liście. I gościu, dobra, tutaj się zaczyna rozgrywka, ja nie mam gdzie się schować, dobra, na razie staniemy tu. Czy ja się tutaj wpasuję? Gościu, weź się wpasuj szybko, bo zaraz oni mnie znajdą. Okej, jestem ukryty i te liście, nie wiem czy mi się wydaje, ale nie jestem pewien czy to są te same liście. Stary, to są inne liście na 100%. Dobra, ktoś może mnie tu wyczaić, ale ja po prostu tutaj chwilę posiedzę, zaraz poszukamy lepszej miejscówki. Wydaje mi się, że to nie jest najlepsza mapa na liście, no ale co gościu, dobra, dawaj mieczyk, ja chcę mieczyk, ja potrzebuję mieczyka, bo nie czuję się tu wcale bezpiecznie. No i co ziomeczki, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, jeżeli lubicie Hide and Seeka, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zejść tam na dół i kliknąć w czerwony magiczny przycisk. On musi być szary, wtedy jesteście ziomeczkami, ziomalami. Wiadomo o co chodzi, a my lecimy z odcinkiem gościu. Dobra. Nie, nie, gościu znalazł mnie. Uciekaj, no nie. Właśnie o tym mówiłem, no co za fail. O tym mówiłem, że te liście się różnią, on to zobaczył. A ja jeszcze nie miałem mieczyka i nie mogłem nawet uciec, Boże. Okej, nie najlepiej się zaczyna ten odcinek, ale tak jak myślałem, ta mapa nie jest najlepsza pod liście, mimo że ich jest dużo, gość. Tu masz liście, tam masz liście, tu masz liście. To wcale nie jest takie kolorowe. Słuchajcie, szukamy takich bloków właśnie. Okej, tutaj się nie znajdą. I liście. Szukamy liści i będę teraz wiedział, muszę uważać na te liście, bo wiem, że one się różnią w wyglądzie. Patrzcie, tutaj może ktoś. Halo, dzień dobry, niestety nie. A tutaj? Dobra, nie tym razem. I to jest ważne, żeby pamiętać właśnie o tym, że te liście się różnią. Słuchajcie, no pierwsza arenka troszkę failowa, ale możemy ją jeszcze wygrać. Możemy ją jeszcze wygrać, bo... Dobra, jeszcze są bookshelfy. Dobra, może tutaj nie? Chyba nie. Możemy ją jeszcze wygrać jako po prostu szukający, tak? Gościu, możemy szukać i tak wygrać. Tutaj na przykład nie. Bookshelfy. Dobra, tutaj koleś pewnie sprawdził. Trzeba iść po prostu w inne rejony mapy. Zostały 3 minuty. To jest całkiem sporo czasu, ale 12 osób się ukrywa. Ja na przykład chcę sobie wejść tutaj. Szukam tak, jedne liście, 3 bookshelfy i 2 takie klocki. Pyk, pyk, no niestety nie tym razem. Liście, one wyglądają raczej legitnie, no. Jeżeli wy widzicie kogoś, może na przykład, patrzcie, o tutaj może, o, może ten pan? Nie, dobra. A myślałem, bo patrzcie, on tak stał, kurczę, myślałem, że to może być on. Dobra, nawet jeżeli ktoś tu jest, nie ma czasu, musimy uciekać, gościu, lecimy dalej. Liście się różnią, na przykład nie, tutaj chyba już sprawdzałem. Kurczę, gościu, mało czasu jest, ja już się gubię na tej mapie, nie znam jej dobrze. Ale wbiegamy sobie tutaj, nie, bo tu jest koleś, dobra, wybiegamy. Wybiegamy i... 11 osób, kurczę, patrzcie, minęło ponad pół minuty i tylko jedną osobę znaleźliśmy, tu mnie jeszcze nie było, szukamy bookshelfa. Może ten, może tutaj liście. No ciężko, ciężko to widzę, słuchajcie, tutaj są bookshelfy, są te biblioteczki, ale kolesi nie widać. No jak nie znalazłem, no jak nie znajduję gościu, tak nikogo tutaj nie ma, a o to chodzi, żeby właśnie kogoś znaleźć. 7 osób szuka, to jest naprawdę mało, dobrze im idzie, jak gdybym miał tylko lepszą kampę. Wydaje mi się, że gdybym miał lepszą kampę, to naprawdę byłoby całkiem spoko. Dobra, jeszcze jest jeden bookshelf, także muszę to wszystko przekopać. Tutaj liście, no niestety nie tym razem, byku. Ale poleć, ajajaj, nie udało mi się wskoczyć, ale... Okej, dobra, znaleźli tutaj kogoś, ale ja lecę szukać dalej. Może... Jeszcze deski są, o stary, deski są jakieś. Niemożliwe to jest. Dobra, wyjdziemy sobie na górę, zobaczymy kto się tutaj chowa. Mam nadzieję, że ktokolwiek się tutaj chowa. Tutaj na przykład... No proszę, dajcie mi znaleźć kogoś. Ja biegam po tej mapie, nic się nie dzieje tutaj. Ja chcę kogoś znaleźć. O, mam cię, mam cię. Czy mi się... Tak, udało mi się go... O, gościu, to było gozackie. W locie udało mi się go załatwić. Nice. Dobra, on naprawdę musiał być zaskoczony. I szukamy jeszcze jednego bloku takiego. Jednego takiego. I już liści nie ma. I biblioteczek też już nie ma. Zostało tylko 2 graczy, słuchajcie. Wow. Ale liści już nie ma. Co ja robię? Typie, nie to bijemy. Musimy tutaj uderzać. W to na przykład. Oj, 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 dobra. No ciężko to widzę, ale została niecała minuta. Jedna osoba została. Możemy to wygrać, słuchajcie. Możemy to wygrać. I ja mogę mieć tutaj naprawdę niemały udział. Bo okej, zabiłem jedną osobę. Ale jednak ona była naprawdę dobrze ukryta. Słuchajcie, jedna osoba została, 40 sekund biegamy. Ja już tutaj wszędzie byłem. To jest... Czy to jest wełna, powiedzcie mi? Czy to jest biała wełna? Tak! Nice! Udało nam się. Dobra.
jest piątka dla nas. Udało nam się wygrać. Szybko lecimy na nową gierę. Tylko którym tu dołączyć? Lewym czy prawym, gościu? Lewym czy prawym, bo ja tutaj klikam. Okej, czy mnie wrzuci do lobby? No niestety wrzuciło mnie do lobby, dlatego szybko sobie klikamy, żeby dołączyć. Nie wiem do końca, jak działała tamta kuleczka kolorowa, ale jesteśmy już na kolejnej arence, gościu, i zaraz będziemy sobie wybierać bloki. Mam nadzieję, pierwsza arenka wygrana, ale jak dla mnie troszkę failowa, no bo jednak bardzo szybko nas znaleźli. Lecimy sobie z kolejną, zagramy sobie kilka. Ja bym chciał na pewno potrolować troszkę. W tej pierwszej no naprawdę się nie udało. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Ale gościu, naprawdę znalazłem tego jednego, co był ukryty na tej półce, na tej ścianie, naprawdę kozacko. I sobie zrobimy parkour, pyk, pyk. Gościu, lecimy, sześciu graczy mi daj. No dawaj, sześciu graczy mi jeszcze. Ja tutaj przyszedłem grać w hide and seek, a nie w parkour. Pyk. Dobra, lecimy tutaj, hop, hop. Gościu, tutaj zazwyczaj. Co? No nie, jestem najgorszy. Tutaj zazwyczaj w to miejsce, gdzie jest ten ziomeczek, nie mam problemu doskoczyć, ale już tutaj w ogóle mi się nie udaje wskoczyć. Nie wiem, jeżeli gracie na tym serwerze, to napiszcie, czy w ogóle to da się zrobić. Wydaje mi się, że ten ziomeczek przed chwilą tak właśnie wskoczył, ale mi się nigdy nie udało tutaj wskoczyć. No nigdy, ja byłem tak blisko. Dobra, jedna osoba. Jedna osoba i proszę. Okej, okay, jest komplet. Za niecałą minutę wybieramy sobie bloki i lecimy z kolejną mapką, zagramy sobie. Nie mam pojęcia ile, myślę, że co najmniej 3. Żeby ten odcinek nie był za krótki, ja mam nadzieję, że po pierwszej arence nie wyszliście, no bo była troszkę failowa, przyznaję. Dlatego wam to wynagrodzę, postaram się to wynagrodzić i postaram się zrobić jakiegoś kozackiego pranka. Nawet na tej arence. Bardzo ważne jest to, jaki blok będzie wybrany. Możemy sobie nawet sprawdzić. Możemy sobie sprawdzić nawet, jaką mapę będziemy grali. Hotel California. Powiem wam, że no nic mi to nie mówi, ale wybierzemy sobie Gold Brush, żeby były po 3 głosy. Teraz zobaczymy, co nam wybierze. Jedyne co, jak jest na mapki, to Hollywood. Jest taka mapka. Tak mi się wydaje, to w takim razie ją znam. I to chyba tyle. Możecie mi napisać, jaka jest wasza ulubiona mapa, to tam będę grał. O, to jest fajny pomysł. Napiszcie mi w komentarzu, jaką mapę najbardziej lubicie na tym serwerze, a my właśnie wybieramy sobie przedmioty. I słuchajcie, kuszą mnie liście te znowu, żeby spróbować. Biblioteczka zawsze fajna. Ale wybiorę sobie doniczkę, słuchajcie. Wiecie, ja wiem, że doniczka jest taka mała i większość graczy szuka doniczek, bo wie, że najwięcej właśnie graczy ukrywających się wybiera te doniczki. Ale w poprzedniej arence mi nie poszło, także teraz chcę wybrać coś takiego, żeby łatwo było, żebym po prostu mógł się schować z łatwością i żeby było można potrolować. Słuchajcie, to jest idealna mapa na doniczkę i nie wiem, gdzie się schować, szczerze mówiąc, bo naprawdę sporo już widziałem miejscówek na doniczki. Patrzcie, ile tu tego jest, patrzcie. Nice, dobra, ja tutaj jestem, albo tutaj. O, gościu, tu będzie jeszcze lepiej, tu będzie jeszcze lepiej, tak. Jestem, tylko muszę się schować. Muszę się schować, szybko. Okej, dobra, jestem schowany, patrzcie, tam jest koleś doniczka. Elegancko sobie skacze. Jestem w idealnej pozycji, bo za tym filarkiem są też 3 pola. I doniczka jest na środku. I tutaj jest dokładnie tak samo. Gościu, leć się lepiej chowaj, bo tutaj zaraz, wiesz, Zaraz Seekers przyjdą i wiesz, dojadą cię. Gościu, w ogóle fajna mapa, podoba mi się. Tutaj taki basenik, oj, ale ja bym się wykąpał, gościu, taką doniczką, to bym się wykąpał tutaj. Ale patrzcie, w ogóle tutaj całkiem, tutaj gdzie teraz wskazuję, też niezła kampa na liście, w ogóle nice mapa. Będąc tą biblioteczką, tym bookshelfem, o tym, też nie byłoby problemu się tutaj schować, także naprawdę spoczko mapa. Słuchajcie, 3 osoby już szukają, jedną osobę widziałem gdzieś tam pod basenem, o dokładnie tutaj, więc ja się jej nie obawiam. No a reszty to, gościu, nie widzę. Nawet patrzcie, będąc beaconem, mogę się schować tu. Mogę się schować tu, naprawdę fajna mapa. Muszę zapamiętać jej nazwę. Tylko czy to jest gdzieś tutaj napisane, gościu? Powiedzcie mi, czy to jest tutaj gdzieś napisane? Nie mogę teraz znaleźć tej informacji, dlatego potem się temu przyjrzę. A ja sobie wbiłem 3 poziom doniczki. No elegancko i mamy mieczyk, także będę mógł się bronić. Nie to co w kolejnej, nie w to co w poprzedniej arence. I myślę, że tutaj możemy odstawić dobrego trolla. Naprawdę, ja już myślę nad trollem tutaj. Co wy na to, żeby schować się w wodzie? Patrzcie, jakbym wszedł, tam się skampił w rogu, oni na bank by mnie nie zobaczyli. Dlatego jak będzie mniej czasu, ja spróbuję to zrobić. Zobaczymy, jak w wodzie uda się... O, gościu, czy mi się wydawało, czy koleś się do nas zbliża? U, stary... Nie no, oni są daleko, naprawdę, niby... O, stary, patrz, patrz! Tutaj mamy kumpla.
Siemano, ale on chyba wyczaił, że te liście się różnią. To jest właśnie problem liści, że one naprawdę są inne. Nie, pytanie dlaczego tak jest, bo to jest, no to jest na pewno problem. Bo po prostu wprawne oko od razu to zobaczy. To nawet nie ma co się kryć, gościu. Dobra, tam dwóch Seekersów sobie lata. Ja nie wiem, czemu oni razem biegają, przecież to jest bez sensu. Niecałe 3 minuty zostały i tylko 5 osób szuka. Naprawdę, oni są cięcy. Nie chcę mówić, że są nubami, bo jeszcze zaraz mnie znajdą, ale naprawdę nie są chyba oni najlepsi w tę minigierkę. Gościu, chowaj się szybko! Chowaj się. O, gościu, przecież tam tej doniczki nie było. Ale kozak! Tak mi się wydaje. Nie dam sobie ręki uciąć, ale tak mi się wydaje, że jej nie było, a ten koleś z liściami, ja nie wiem, co on odstawia. Stary, co ty robisz? To jest... No to jest jakiś największy troll w Minecraft. Epicki troll w Minecraft, byczku. Słuchajcie, 2 minuty... Okej, okay, uciekł. A co myślicie, żebym ja go poszukał? Żebym zaraz za nim poleciał? Mi się wydaje, że to by było śmieszne, ale to nie jest najlepszy pomysł, bo... O, kogoś tam widziałem. To nie jest najlepszy pomysł, bo no wiecie, już 7 osób szuka i ktoś się do mnie zbliża i on na pewno mnie sprawdzi, tak mi się wydaje, no bo jednak jestem doniczką, a doniczki... Masz to po prostu, wiecie, zaprogramowany jesteś, jak grasz w Hide and Seeka, każdą doniczkę musisz uderzyć, to jest pewne. No, także to jest to, co mówiłem, że doniczki nie są najlepsze, ale ja mam mieczek, najwyżej mu uciekniemy do tej wody, zobaczymy. O, gościu, dobra, kolejna osoba tutaj jest. Ja się boję, że ona mnie... Gościu, nie rozwalaj doniczek. One są tak symetrycznie, że na pewno na bank tutaj nikt się nie chowa. Ja ci obiecuję to, stary. Odejdź stąd, ja ci dobrze radzę, bo ja mam mieczek, nie zawaham się go użyć. Ty też. Słuchajcie, zaczyna się robić gorąco. Naprawdę sporo osób tutaj biega, no i ja się czuję... No, niepokój czuję. Powiem, że czuję się nie powiem, że nie czuję się zagrożony, bo czuję się, gościu. O, stary, patrzcie, co się dzieje. Rozwalił doniczkę. O nie, nie, rozwalił jedno i sprawdza wszystkie, patrzcie, sprawdza wszystkie doniczki, on zaraz mnie na pewno zaatakuje, ale gościu, jak blisko był mnie, przebiegł dosłownie centralnie koło mnie. O nie, on rozwala doniczkę, patrzcie, co się dzieje, patrzcie. Nie, no nie, stary, myślałem, że on mnie nie zauważył. Chciałem naprawdę odstawić tego trolla, o którym mówiłem w lobby. Słuchajcie, on sprawdzał doniczki. Ja wiem, że on na pewno by mnie sprawdził, także troll się nie udał, ale na pewno wytrzymałem dużo dłużej. No i jednak kolesi było sporo przy mnie. Kolesi sporo biegało przy mnie i mnie nie zauważyli, dlatego tę arenkę ja bym uznał jako taki połowiczny sukces, gościu. Dobra, szukamy jednej doniczki. Co? 5 osób się szuka i zostało 30 sekund. Niemożliwe, no nie... O, gościu, pierwsza arena była wygrana. Tutaj mi się wydaje, że tutaj nie mamy szans. Zostało 15 sekund i naprawdę jeszcze 5 osób się chowa. Czego my szukamy? To jest glina. Czy ten taki sandstone, czy jak to się jak nazywa. 10 sekund, dobra, gościu. Ta arenka ewidentnie jest przegrana, chociaż tylko 3 osoby zostały. Ale ja sobie przypisuję połowiczną wygraną. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, ponieważ... Jednak troll nie wyszedł, ale był blisko, żeby się udał i kilka osób przebiegło naprawdę blisko mnie, dlatego całkiem nieźle. Gościu, dołącz mnie na kolejną arenę. Join new game. Okej. Okay. A, no i jestem w lobby. Dlaczego to tak działa? Nie rozumiem, dlaczego to tak działa. Dobra, dołączymy do kolejki i zagramy sobie ostatnią arenkę. Patrzcie, już jest cały komplet graczy, dlatego nie musimy czekać. To jest fajne. No i co, goście, napiszcie, czy wy przyznalibyście mi połowę wygranej, bo troll nie wyszedł, ale chęci się liczą, tak? Chęci są najważniejsze, było całkiem blisko, koleś koło mnie przebiegł, mnie nie zauważył, no i byłem doniczką, którą on sprawdzał, także musiałem uciekać z tamtej kampy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że to nie był taki mega fail w waszych oczach. Chciałem dobrze, byczku, no, stary, no, chciałem dobrze. No ale wyszło jak zawsze, no. Dobra, 5 sekund, a ja tutaj doskoczę, mówię wam, patrzcie, tu się dzieje, raz, dwa, udało mi się doskoczyć, to jest plus. O kurde, a co to są za bloki? Są liście, są bezpieczne bloki, ale ja wiem, co muszę zrobić. Ja muszę wybrać ciasto. Nigdy nie byłem ciastem i jeszcze spróbuję tu wskoczyć. Gościu, no nie udało się, myślałem, że się uda, nigdy tam mi się nie udało wskoczyć. Słuchajcie, jestem ciastem, tak jak widzicie. Nie wiem, czy nie jedynym, także to może być przypał, ale dobra, szukamy miejscowy dla ciasta. Coś tu widzę, że się chowa. I spróbujemy się tutaj wtopić w otoczenie. No naprawdę, to może być kozak, być ciastem. Wydaje mi się, że
mało osób to wybierze, dlatego oni mogą po prostu nie być czujni na te ciasta. Patrzcie, na przykład jakbym się tutaj schował, o patrzcie, nawet tu. O stary, to musi być to. Okej, dobra. Tutaj nie dość, że jesteśmy w samym rogu mapy, to jesteśmy zasłonięci jeszcze taką ścianką i naprawdę, słuchajcie, no prezentujemy się zacnie. To ciasto musi wygrać. Jeżeli tej arenki nie dotrwam do końca, to naprawdę możecie mnie zjeść w komentarzach. Wydaje mi się, że to jest najlepsza kampa. Okej, chciałem już powiedzieć, że ten koleś nie ma najlepszej kampy. Ale patrzcie, jak on jest schowany, kurde, to jest naprawdę taki kącik. Czy u mnie można tak zrobić? Nie, bo tutaj jest blok niestety. O stary, co to jest? Nie wiem, co to są za takie wybuchy, ale wiem, że sprawnie idzie całkiem tym, co szukają. No gościu, jeżeli ktoś mnie tutaj... Nie zbliżaj się. Nie zbliżaj się. Gościu, no nie! Najbardziej failowy odcinek. Myślałem, że to jest kampa życia. Naprawdę, myślałem, że to jest kryjówka życia. A koleś mnie tak szybko wyjaśnił. Myślę, że po prostu musiał ogarniać tę mapkę. Bo on wleciał, patrzcie, tutaj na pełnej wleciał. Pyk, pyk, pyk. On nie miał żadnych, wiecie, się nie zastanawiał. Po prostu mnie rozwalił szybko i tyle. No i co no, szukamy liści. Dalej szukamy. Dalej bookshelfów. Ciasta nie ma, czyli chyba byłem jedynym ciastem. Tak by na to wychodziło, gościu. 4 bookshelfy, 3 liście, 1 jakiś dziwny blok. Także nim na razie się nie zajmujemy. No i szukałem tych bookshelfów. Przykro mi jest strasznie, że mi się nie udało. Naprawdę myślałem, że bycie ciastem będzie hardkorowe i będzie śmieszne i że się uda odstawić jakiegoś trolla. No ale się nie udało, także no ten odcinek ewidentnie jest jakiś taki failowy. Ewidentnie gracze się na mnie uwzięli, żebym po prostu tutaj, wiecie... O dobra, rozwaliliśmy przynajmniej kolesia, tak jak w pierwszej arence udało się kogoś rozwalić. Także... Słuchajcie, 3 minuty i tylko 3 osoby się szukają. Może ta mapka jest jakaś taka pechowa. Może ta mapka po prostu jest dla ludzi, którzy szukają. Może ona jest dla nich dobra, no bo słuchajcie... Co tutaj się dzieje? 2 osoby się tylko chowają i to jest jeden bookshelf i jedne liście. Kurczę, słuchajcie, no niemożliwe, że tak szybko ich sobie ogarniemy. No to by dawało 2 wygrane, a nawet z moim licznikiem 2,5 wygranej na 3 arenki. To nie jest nawet zły wynik, ale szkoda mi tego trolla w poprzedniej arence. Chciałem, żeby to wyszło. Kurczę, tą doniczką naprawdę myślałem, że on mnie nie zobaczy. I ostatnia osoba została. To jest bookshelf, także... Nice, gościu, dobra, udało się. To nie była trudna arenka, ale udało mi się rozwalić jedną osobę. Na pierwszej arence też udało mi się wygrać jako szukający, rozwalając jedną osobę. W drugiej arence niestety nie udało mi się nic zrobić, ale przynajmniej była ekstra próba fajnego trolla. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej hide and seeka i podobał wam się taki odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w ten czerwony magiczny przycisk, on musi być szary, wtedy jesteśmy ziomkami. No i co, gościu? Jutro kolejny odcinek z kolejnej minigierki, także co? Do jutra i yo!